A czy ty wiesz, dlaczego bogaci ludzie się bogacą, a nie biednieją? Dobrego odsłuchu, jeżeli uważasz, że robię dobrą robotę. Daj lajka, zasubskrybuj, poinformuj znajomych. Dobrego dnia. No ja się zbieram, wiesz? Jadę już, kochanie. Dobrego dnia ci życzę i do zobaczenia wkrótce. Tylko buziaczkę. Jadę, kochani, pa, pa. Pięknego dnia. Tak, kochanie. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek to słyszysz i o którejkolwiek godzinie to słyszysz, w jakiej porze roku, życzę ci dobrego dnia, uśmiechu na twarzy, żeby ten dzień był dla ciebie najlepszym dniem, żebyś tego dnia osiągnął to, co sobie założył albo zakładał przez całe życie. Zwyczajnie się uśmiechnij i idź przez życie jak ja. A swoją drogą ciekawi mnie, czy wiecie, jak to jest wśród ludzi najbogatszych na świecie. Pewien człowiek zrobił takie badania naukowe oparte na tym, co łączy tych wszystkich 130 milionerów. Okazuje się, że mają bardzo zbliżone nawyki, tak można powiedzieć, a jednym z nich jest to, że wcześniej rano wstają. Drugim jest to, że jeżeli sobie coś założą, to po prostu w tym kierunku idą. I nawet kiedy poczują smak porażki, wiedzą o tym, że ten smak porażki uczy ich tego, czego jeszcze nie zostali nauczeni. Czyli poczuć, choć na chwilę, stratę, zwykłą stratę, którą następnego dnia zaraz nadrabiają. Kiedy mają pieniądze, to nie wydają ich na nowe stoły, nowe krzesła, nowe ławy, nowe kanapy. Gromadzą te pieniądze. A nie jak zwykły śmiertelnik, mając coś, już szuka, jak to szybko wydać, bo on chce coś mieć. Ty nie musisz nic mieć. Najważniejsze, że działasz według tego, co sobie założyłeś. Oni zwyczajnie poruszają się po tak zwanych kropkach. Czyli każda kropka z kropką się kiedyś połączy. I jeżeli coś zakładają, to nie myślą o tym, że jutro będą na księżycu, tylko starają się ułożyć kropki w taki sposób, żeby do tego księżyca dotrzeć. To jest piękne, że oni się po prostu zwyczajnie nigdy nie poddają. A wiele osób tu słuchających, oglądających przyzna, że kiedy czuje smak porażki, zwyczajnie odpuszcza i mówi: to nie ten czas, to nie ten dzień. Nieprawda, to jest ten czas, to jest ten dzień, tylko po co dojść nie z tej strony, co trzeba. Podziel się tą wiadomością z bliskimi, może komuś to pomoże. Niech się nam da. Cześć.